Siema, witaj w kolejnym filmie Pentatonika, molowa tonacja A, improwizowanie, nauka improwizowania z użyciem slajdów. Użyjmy sobie slajdy w pentatonice molowej. Pozycja pierwsza była już rozpisana, mówiliśmy wcześniej o niej. To jest po prostu od najgrubszej struny. To mamy tak, po dwa dźwięki na strunę, czyli na najgrubszej 5-8. Później na następnej strunie, na piątej 5-7, następnej 5-7, następnej 5-7, na drugiej 5-8 i na pierwszej 5-8. I teraz tak, to co mówiłem jeszcze wcześniej w filmach odnośnie improwizacji, zaczęliśmy sobie coś improwizować, rozkminiać różne rzeczy, prawda? Chodzi w improwizowaniu przede wszystkim o krótkie takie myśli, krótkie zdania, krótkie, no trudno powiedzieć, że porównywać to do mówienia, do wypowiedzi, że ktoś coś mówi, prawda, i żeby było, zdanie było bardzo improwizowane, ciekawe, na ten czas, onegdaj, prawda, żebyśmy tak robili, no nie, właśnie tu ciężko porównać do zdania, ale chodzi o krótką myśl muzyczną, krótką jakby melodię, zagrywkę, która ma jakiś sens, w sensie niekoniecznie, że jaki to miał sens, a to już, a to miało taki sens, że sobie, prawda, to porównuje do kapiącego deszczu, chociaż są też tacy, którzy w ten sposób podchodzą, bardzo tak emocjonalnie, nawet, że to ma brzmieć też tak, jak, prawda, jak pewne rzeczy, właśnie kapiący deszcz na przykład, ale spróbujmy sobie za pomocą slajdów poimprowizować, czyli mamy trzymamy się tej pozycji 5-8, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-8, 5-8, no nie? To są najbardziej podstawowe, co możemy zagrać wstępująco, od niskiego dźwięku do wysokiego, to co zagram teraz i wstępująco. No dobra, zagrasz to milion razy i no to trzeba, no, żeby się nudzić, no ile razy mogę grać to samo, prawda? Bardzo ważne jest to, żeby zagrać to samo, żeby płynnie to zagrać, żeby nie było, prawda, żeby nie było takiej padaki, więc to techniczna umiejętność manualna musi być, no bez tego to generalnie nie pójdziemy dalej, chyba że chcesz iść dalej, to sobie próbuj, ale ja zachęcam cię do tego, żeby po prostu koniecznie mieć rozkminione to, żeby płynnie te dźwięki umieć zagrać. Nie zastanawiać, czy to mamy 5-8, 5-7, jaki tu próg, nie wiem, o Jezus, to jaki tu było, prawda, żeby nie zastanawiać się, po prostu mamy 5-8, 5-7, 5-7, 5-7, 5-8, 5-8 lub myśląc dźwiękami mamy A, C, D, E, G, A, C, D, E, G, A, C. No i teraz slajdami. Slajd to są bardzo taka, można powiedzieć, wdzięczna forma wyrazu w muzyce. Posłuchaj, najprostsze, można powiedzieć, takie zdanie muzyczne, które mogę zagrać. No bo, dobra, bez tego pierdnięcia. Możesz powiedzieć, kurde, oszalał. Dwa dźwięki. Następne. Po prostu robię slajd na najgrubszej 5-8 i na strunie 5 7-5 i później znowu 5-8 i kończę na 7 progu na strunie 5. Jeszcze fajnie to zakończyć wyraźnym urwaniem dźwięku, takim. I bardzo ci zachęcam też do tego, żeby sobie nucić to co grasz, to co tworzysz, bo to też jest bardzo fajna, bardzo fajne, to już z biegiem czasu wyjdzie ci taka umiejętność, że czasem jest też tak, że mózg czasem coś wcześniej będzie wiedział, coś wcześniej nawet bardziej poprowadzi cię do grania jakiejś frazy, czyli do takiej, prawda, improwizacji. No fraza to jest właśnie to zdanie jakby muzyczne, że mózg bardziej czasem potrafi wyjść naprzód i coś możesz, bo improwizowanie co? Chodzi o to, czy z jednej strony to jest takie, gram i po prostu, o, jakie fajne mi wyszło, no nie planowałem tego, to jest pierwsza forma. A druga to jest taka, że my po prostu planujemy,
Mamy na przykład co tacy, co mają w głowie. Na przykład. Chociaż też dźwięki różne dochodzą. Dobra, już troszeczkę zszedłem z tematu, to może będzie osobny filmik na ten temat. Czyli po prostu slajdy. Poużywaj tych slajdów, właśnie popróbuj. Chociażby właśnie to, co tutaj grałem. Musi mieć jakąś formę, że nie na przykład gram tylko. W sensie, że gram w kółko. Wiadomo, to też może być jakiś element jakiejś myśli szerszej, ale po prostu, żeby spróbować to, żeby było początek zdania i zakończenie zdania. W jakiejś formie właśnie zapauzowania dźwięku. O takie. Skończony jeszcze na dźwięku A. Popróbuj, porozkminiaj. Jak widzisz, ja używam, po prostu tylko robię slajdy tutaj i właśnie umiejętne zakończenie tej myśli powoduje, że o, ten ktoś coś tutaj gra, coś tu generalnie rozkminia na tej gitarze, prawda? Bo ja bym grał tylko. Prawda, to też, co on ćwiczy, czy co on robi. A jak tutaj umiejętnie sobie rozpocznę i zakończę tą myśl, to nie, źle to zabrzmi, że powiem, że robi wrażenie na słuchającym. Nie, 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 że robi wrażenie, ale to jakby daje tobie też takie poczucie, że masz jakiś konkretny coś powiedziane zostało, prawda? Jest taka, można powiedzieć, taka kulka. Ja to sobie wyobrażam, taki fragment, taki przylegający do siebie wszystkie te elementy są. Nie, że ciągnie, idzie, taki ciągnie, ciągnie, nie wiadomo, gdzie jest początek, gdzie koniec. Mamy pyk. Popróbuj sobie teraz coś. Ja kilka przykładów porobię, a ty sobie możesz zapauzować i popróbować właśnie porobić te slajdy. Posłuchaj, przykłady na przykład dwudźwiękami. Bardzo ważne też jest, znaczy nie powiem, że konieczne, ale bardzo dobrze też świadczy, czy dobrze też jakby na ucho zamyka daną frazę, jeżeli my zakończymy na dźwięku tonicznym, czyli na dźwięku na prymie. Czyli na przykład zaczynamy od dźwięku A, załóżmy, bo tu mamy tonacja A, zaczynamy od dźwięku A, kończymy też na dźwięku A, na przykład. Coś takiego. Wiem, że to łatwo mu mówić. Brodaty. Łatwo brodatemu powiedzieć. Popróbuj, proszę cię, popróbuj. Widzimy się w następnym filmie. Bajo.